TV24, Małgorzata Karańska i Afromental. Po kolei panowie. Tomek. Tomek. I Wojtek. Panowie, tu był przed chwilą koncert, odbył się koncert w ramach Krynica Źródłem Kultury. Jak wam się tutaj grało? No odbyliśmy go z niepisaną przyjemnością, na pewno, i zauważyliśmy też przyjemność ze strony publiczności. Tak, zauważyliśmy przyjemność ze strony publiczności, nawet większą niż jak byliśmy tu poprzednim razem, ze 2 lata temu, coś takiego. Roczek. Więc cieszymy się, że z roku na rok, czy tam z dwurocza na dwurocze, jest coraz fajniej i myślę, że chcielibyśmy tu jeszcze raz wrócić, jakby się dało, poprosić kogoś odpowiedzialnego za to. Jasiu i ekipa, zaprosi nas jeszcze raz i będzie jeszcze fajniej i jeszcze głośniej. Z ogromną przyjemnością, drodzy Państwo, naprawdę, ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwa zapytać, czy na tej sali i w tym całym świecie jest radość? No to teraz tak naprawdę będzie przed Państwem eksplozja radości w ramach Krynica Źródłem Kultury, zespół Afromental! Będzie można się niedługo dowiedzieć z dokumentu, ponieważ historia jest zawiła, ciekawa i prawdziwa, co na pewno. I długa jest. I długa, dlatego tutaj myślę, że szkoda taśmy, ponieważ taśma filmowa droga, a czas nasz, prawda, antenowy krótki, ale myślę, że będziesz i ty, i pan operator, i wszyscy tutaj zadowoleni z możliwości dowiedzenia się, bo nawet ja wszystkiego nie wiedziałem, się okazało. Nie, no żartuję, wszystko widzieliśmy, ale nasi najbliżsi znajomi nawet potrafią się zaskoczyć tym, jak to wszystko powstawało, bo dokument jest rzetelny. Skąd nazwa? O, to jest moje ulubione pytanie, wiesz? Kiedyś udało nam się wyrzucić takie, nie wiem, czy pani kojarzy takie makarony w kształcie literek? Nie bardzo. Są takie makaronki w różnych kształtach i byliśmy w Niemczech na koncercie i udało nam się, znaczy niechcący rozerwał nam się ten worek po prostu i wysypały nam się te litery. No i pojawił nam się wyraz Latnem Orfa, który przeczytaliśmy od tyłu i się okazało, że to jednak Afromental. Dobry wieczór! Nazywam się Afromental. Witamy was serdecznie! Zainteresowania muzyczne, poza tym, co proponujecie na scenie? Oj, mnóstwo, u nas jest szeroko, tutaj... u nas jest muzycznie szeroko, że tak powiem, bo my nie ograniczamy się, dlatego też nasze, no to jak chcesz, to zmień kolegę, dlatego nasz repertuar kiedyś był mniej spójny. Każdy z nas słucha wielu rodzajów muzyki, ponieważ muzyka dzieli się na dobrą i złą, tak, a nie na różne rodzaje, których nie lubimy, tak, czyli jest muzyka, która jest dla nas zła, czyli dla nas niekorzystna, na nasze samopoczucie, i ta, co jest korzystna. To jest kwestia subiektywna. Tutaj nie wiem, czy dołączył, czy... Dołączył. Dołączył, zdecydowanie dołączył. Dołączył do betem, tak zwanym. Tak. Betem w głąb. Baron. Bardzo miło. A pani? Małgorzata. Aleksander. Kłaniam się w pas. Jak to się stało, że tutaj Proszę, pomogę tylko. Budujemy nowy dom. Dokończę pytanie. Jak to się stało, że doszło do powstania zespołu Afromental? Wie pani co? Bez kasku, bez kasku. Słyszałem o tej historii, aczkolwiek nie wiem, czy jestem upoważniony do
jak gdyby szerzenia jej, ponieważ nie uczestniczyłem w procesie powstawania, uczestniczyłem w procesie dokoptowania do zespołu. Zespół obchodzi teraz 11 bądź 12-lecie, a ja obchodzę 9 bądź 10-lecie, więc jestem po prostu tak zwanym wynikowym bratem pasożytem. Nie wiem, jak powstał ten zespół, ale słyszałem o nim, zanim do niego dołączyłem. Poważnie. Na scenie tutaj wokalista mówił, że to było, żeby się nie zniechęcać, tak, w dążeniu do celu. Tak. I że tak było właśnie z waszym zespołem. Trochę tak. I powiem pani więcej, że wielokrotnie występując z moimi kolegami na scenie, bardzo słucham tych słów, ponieważ gdybym ich nie słuchał, to prawdopodobnie wielokrotnie bym się poddał, dążąc do celu, czyli bym tego celu nie osiągnął bądź nie osiągiwał w trybie przyszłym niedokonanym. Ciągłym. Ciągłym, zawsze. I w związku z tym bardzo pomagają mi te wszystkie tak zwane interludy międzyutworowe moich chłopaków na scenie, ponieważ trzymają mnie i pokrzepiają moje jestestwo, takie spirytualne. Bo fizycznie się jakoś trzymam, ale co tam się dzieje pod kopułą, to pani nawet nie chce pytać. Co byście chcieli powiedzieć swoim fanom? Siemanko! Siemanko! Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, że przyszliście. Chcemy powiedzieć, że w tym roku prawdopodobnie jest, aczkolwiek nie wiadomo, że może wyjdzie dokument o Afromental. Kręcimy od jakichś 25 lat dokument o naszym zespole. Dlatego tak długo, że technologie się zmieniają. Zaczynaliśmy na VHS-ie, jak robiliście gamę, to było na VHS-ie. No teraz mamy DVD, cyfryzacja, jakie prawda? Jakie DVD? Blu-ray! Blu-ray, proszę bardzo. Blu-ray. Stream, live stream i... Live stream! Tyle to zajmuje, aczkolwiek próbujemy osiągnąć tak zwany złoty środek. I konsensus wypowiedzi. A jak wiadomo, złoty środek leży niedaleko złotego pociągu, więc kopcie. Tak, czy przy Wałbrzychu. Chcemy osiągnąć w okolice Wałbrzycha. Tak prywatnie. A tak naprawdę, co byśmy chcieli powiedzieć fanom? Fanom nie trzeba nic mówić, wystarczy to spojrzenie, które ja mamy ze sceny. No. Bardzo w imieniu zespołu Afromental dziękuję za obecność dzisiaj, ostatnimi razami i przyszłymi razami. Świetnie, polecamy się i was, bo wy jesteście najlepsi, a my jesteśmy spoko. My jesteśmy 28 w rankingu najfajniejszych. 29. I jeśli to będzie lecieć na żywo albo jutro, to przyjdźcie do Zakopanego, bo gramy w niedzielę. Dokładnie! W Zakopanem. A gramy w klubie Les Skandal. Les Skandal, klub sam raz dla nas. No i co tu dużo mówić, no. Żal mi brak. A pozdrawiamy serdecznie. MTV, babe. MTV 24. To jest MTV? To jest to takie... MTV 24. Muzyka 24 non-stop. Pozdrawiamy wszystkich oglądaczy i słuchaczy. Oglądaczy.